Okej, witam Państwa bez oszukaństwa, ja jestem WatchNewt566. To jest kolejny Wojtuch Show i traktujcie go z takim przymrużeniem oka i powinna być teraz recenzja Wojtucha, odcinek 10 z Sword Art of Online. Aczkolwiek ten materiał się strasznie wydłużył, dlatego nagrywam dla Was to coś, czyli mój rozwód na temat cen sławek z T-Series Arctis. Dlatego, że materiał z całą ma kurwa ponad godzinę i ja nie wiem, kiedy go zmontuję. A przecież jeszcze czekają kolejne odcinki MCW do zmontowania i ogarnięcia dubbingu i w ogóle wszystko, prawda? Więc no, w tym materiale porozmawiamy sobie o tym, dlatego, że ostatnio nie wiem, czy kojarzycie takiego youtubera zwanego Ziemniak, taki no człowiek od różnych technologii, w sensie no stanowiska, wiesz, takie typowo komputerowe rzeczy, jak oglądacie CDX-a albo nie wiem, kogoś tam. To wiecie, o co chodzi, tak? No i ostatnio robił materiał na temat sławek z T-Series Arctis, które no podzielam ziemniakową opinię w większości, że no ogólnie cała seria jest spoko. W sensie wyróżnia się na pewno na tle ogólnego rynku sławek gamingowych, że tak powiem. I jednocześnie ma tych modeli od zajebania. Poczynając od jedynek wireless, trójek bluetooth. To nie są wireless, tylko bluetooth, ale no. Piątek, które jako jedyne mają RGB. Siódemek, które są bezprzewodowe. Dziewiątki, które są zaznaczone jako wireless, bo tak samo powinny działać jak siódemki, jedynki i trójki. Tylko właśnie dziewiątka to chyba jest takie połączenie siódemek i trójek, że ma jednocześnie łączność radiową i właśnie bluetooth. No i jest jeszcze seria Pro, no i jeszcze w Arctisie Pro mamy RGB. Mamy Arctis Pro plus Game DAC, czyli w sumie to jest to samo co Arctisy Pro, tylko że jeszcze dokładamy kartę dźwiękową oddzielną. No i najbardziej dojebane Arctisy Pro Wireless. Jeszcze by były bardziej dojebane, gdyby miały RGB, ale no cóż. Okej, i teraz tak. Będę tutaj mówił o oficjalnych cenach ze SteelSeriesa, dlatego że no jak patrzymy na oficjalną stronę, no na pierwszy rzut oka, no to niby jest okej. Tylko że jak sobie spojrzymy na sklepy, no to słuchajcie. Arctisy 1 na stronie kosztują 270 zł. Tymczasem, na przykład na takim Ole, albo RTV AGD, albo Media Expert, gdziekolwiek, dobijają do ceny max 250 zł, a i tak powinny kosztować tak około 200-230. No bo to jest najniższy model, tak? Tym bardziej, że Arctisy trójki i piątki, jak ja kupowałem piątki, z czego możecie kojarzyć, nie wiem, czy aż tyle razy się pokazywałem z nimi, bo teraz mam obecnie siódemki, no ale w każdym razie piątki kupowałem za 400, gdzie w oficjalnym sklepie SteelSeries jest za tych złotych 580. Okej, a Arctisy trójki w ogóle, co ciekawe, które... Bo mówię to przez pryzmat tego, że ta seria SteelSeries Arctis no już trochę na rynku jest. Tam chyba bodajże premiera, no chyba że to są właśnie odnowione wersje, bo jakieś 2026, ale w każdym razie premiera ogólna serii tych pierwszych Arctisów, czyli głównie 3, 5 i 7, była gdzieś na rok 2016-17. Więc trochę już są na rynku. No i nie dziwota, że na przykład trójki kosztują tak plus minus 300 zł, piątki kosztują plus minus 400 zł. Trochę zabawy zaczyna się z siódemkami, dlatego że wiecie, jak podnosimy taki próg co stówę, no to siódemki też powinny kosztować 500 zł, a tymczasem no na stronie to już kosztują 800. Na przykład na takim X-kowie kosztują 700. Chyba najtaniej można było zobaczyć na RTV Euro AGD, gdzie raz widziałem ofertę za 550 zł i to według mnie powinna być oficjalna cena ogólnie, no bo ze względu na to, jak długo przybywają na rynku i przez ilość kolejnych modeli, tak? No na Allegro jeszcze możemy zobaczyć za 440, ale to już niektóre są z outletu albo używane właśnie. Ja właśnie swoje Arctisy 7 chyba to były outletowe, kupiłem za 430 i normalnie działają. Znaczy, ślady użytkowania jakieś tam były, przetarcia na plastikach czy coś, no ale ogólnie działać działają, był komplet kabli i no to wszystko działa, tak? Więc trochę beczunia. No i słuchajcie, jeszcze mamy ten model Arctis 9, w ogóle
okej. Okay. Dun, dun, dun. Arcticy 9 na oficjalnym C-Seriesie kosztują prawie 900 zł. Tymczasem, gdzieś widziałem na Ole Ole, była raz cena 660 zł. Nawet 666, taka szatańska była. Dun, dun, dun. Więc trochę beka. Jeszcze zaraz dojdę w ogóle do modeli konsolowych, co też jest ciekawe. Seria Pro akurat... Seria Pro w sumie niech się ceni jak chce. Tylko, że nie, bo seria Pro, przynajmniej te modele same Pro bez Game Ducka, potrafią być tańsze od dziewiątek. Ta ta ta! Przestań mi kurwa rozwijać ła, 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 ła. Dlatego, że no, sama nazwa wskazuje seria Pro, więc już no, jakąś klasę wyżej to są w ogóle inne przetworniki, bo od jedynek do dziewiątek są te same przetworniki praktycznie, a już wersja Pro to ma właśnie takie high-resowe w ogóle i dlatego są te wersje całe game duckowe i wirelessowe i w ogóle wszystko. No i słuchajcie, jeszcze mamy wersje bezprzewodowe z danych modeli, na przykład Arctis 1 Wireless, Arctis 3 Bluetooth. No tutaj to są ceny niebotyczne, no bo słuchajcie, okej, okay, bezprzewodowe, ale jeżeli Arctis 1 na oficjalnym SteelSeriesie kosztuje 270, gdzie w normalnych polskich sklepach to kosztuje w granicach 200 zł około, no to nagle wirelessy mają być 200 drożej? A to nie może być tak, że po prostu stówę, a nie jakieś dwie, że nam wychodzi cena 540 zł? Gdzie za taką cenę można właśnie sobie już załatwić Arctisy 7? W outlecie, albo na jakichś grubych promocjach, albo już Arctisy 5 ewentualnie, jak szukamy po oficjalnych cenach, tak samo Arctisy 3 Bluetooth, no to spokojnie już można, no, Arctisów 7, nawet 9, bo jak już mówiłem, dziewiątki też niezłe mają te ceny. A seria Pro, no to taki oddzielny gatunek, to chyba do serii Pro, nie mam żadnych zastrzeżeń, tylko właśnie do tych głównej linii, takiej mainstreamowej od jedynek do dziewiątek. A słuchajcie, jeszcze mamy coś takiego jak wersje konsolowe, które właśnie są przystosowane do danej konsoli. Fakt, że można ich używać na PC-cie, niestety na przykład takie Arctisy 7X albo 9X, no, są okrojone fest z okablowania i tak dalej. No, na przykład Arctisy 7, które ja teraz mam, te PC-towe, dostajemy jeszcze transmitter, tak, który może i tak być kompatybilny z takim PS4 i Switchem, jak się go podepnie pod telewizor. No a kupowanie specjalnej edycji konsolowej byleby była, bo... A i tak już ta PlayStation bardziej wypada na... A tak naprawdę to są pochodne od głównej linii Arctisowej, tylko że właśnie, jak idealnie widać w przypadku Xboxa, no ucięte funkcyjnie i okablowanie i wszystko, tak? I to tak troszeczkę mija się z celem tego. Zatem podsumowując mój wywód, mówię, to jest taki strasznie na siłę, ale żeby było po prostu jakaś rozmaicenie na kanale, bo teraz mam trochę materiału z Minecrafta po prostu, chyba że chcecie Minecrafta, przydałoby się z setuberem nagrać Minecraft Dungeons. No ale właśnie, podsumowując, no jeżeli chodzi o ceny Arctisów, myślę, że w Polsce są wycenione w miarę. Co prawda te siódemki i dziewiątki można by było cenić trochę taniej, jak oficjalne. Nie mówię o tych używanych, tylko te oficjalne ceny. Mogłyby być trochę tańsze, ale i tak nie jest źle. Natomiast na oficjalnej stronie SteelSeries, biorąc pod uwagę, jak długo te główne modele 3, 5 i 7 są na rynku, no to jest strasznie przecenione. Tym bardziej dokładając jeszcze te jedynki wireless, wersje konsolowe, które i tak są jeszcze odcięte z części funkcji, głównie okablowanie i możliwość podłączenia, tak? Więc nie wiem. W mojej opinii, tak jeszcze na koniec, jakie są zajebiste, no to zależy, jaki kto ma budżet. Chociaż też Arctisy 1 to tak naprawdę Arctisy 3, więc równie dobrze można by już celować w trójki, bo na przykład mają lepszą kolorystykę, chociaż Arctis 1 powstało głównie po to, dlatego że to jest jedyne słuchawki Arctis, które odróżniają się budową, bo każda para słuchawek z SteelSeries Arctis ma charakterystyczny taki pasek narciarski, który nam podtrzymuje głowę, w przeciwieństwie do większości właśnie słuchawek, które mają, wiecie, te suwaki, żeby sobie regulować, tak, bezpośrednio lewą, prawą stronę, a tak to mamy taki pasek narciarski i sobie już dostosowujemy, więc jedynki właśnie bardziej w tą klasyczną, ogólną formę tych słuchawek podchodzą, natomiast właśnie reszta Arcticów się tak wyróżnia. Może dlatego powstał ten model 1, żeby nie dość, że taniej, chociaż i tak to tak...
trójki, no to i tak były już dostatecznie okej cenowo. Jedynki, żeby właśnie podtrzymać, kto lubi bardziej taki klasyczny styl zakładania słuchawek. Bo tam dźwiękowo to jest wszystko to samo, oprócz serii Pro. W mojej opinii chyba najlepszy kompromis cenowy, żeby tak sobie dozbierać, że to 3-5, bo trójki posiadają różne wersje kolorystyczne, a piątki, nie dość, że RGB, to jeszcze mają, no, rzecz, która wam ratuje dupę, czyli chat mix, dzięki któremu na przykład możecie regulować sobie chat grę. No bo wiadomo, czasami, szczególnie jak odpalamy jakąś nową grę po raz pierwszy, no to ciska na przykład właśnie na maksymalną głośność dźwięk i możemy sobie spokojnie wyciszyć bez tam bawienia się w ustawieniu w Windowsie, tylko mamy specjalne podkrętło, a w siódemkach i dziewiątkach to już w ogóle właśnie jeszcze mamy na samych słuchawkach, a w dziewiątkach jeszcze mamy Bluetooth, więc dziewiątki to jest chyba taki ostateczny kombajn, bo dzięki dziewiątkom możemy jeszcze się połączyć z telefonem. No. I to byłby taki mój wywód. Mówię, to jest bardzo subiektywne, aczkolwiek myślę, że da się wyciągnąć z tego wnioski, że no, jeżeli kupujecie sobie słuchawki, no to naprawdę dobrze patrzcie na te ceny. Nie sugerujcie się tylko i wyłącznie oficjalną stroną, o, powiem tak. Tylko faktycznie sprawdzajcie tam okazje i tak dalej, no bo może okazać się, że na przykład model, który już jest 4 lata na rynku, no jest znacznie ma wyższą cenę, niż powinien on mieć, tak. No i co, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, no i skrzyjcie się. Arrivederci.